Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z W47 Shakes & Fidget. Nasz dzielny mag za kole bojowe wczoraj, moi kochani, wczoraj udało się na odcinku dla wspierających. I to jest no tyle fajne, że wbiliśmy ten 200 level właśnie na żywo w trakcie odcinka dla wspierających. Padł loch i przekręciliśmy 200 level. Byłem strasznie zadowolony, że właśnie dla tych osób, które wspierają ten kanał, tak, doniosły moment, czyli wyniosły wspaniały moment, czyli wbicie 200 levela na naszym mage'u miał miejsce właśnie na odcinku dla wspierających i tym samym dzięki kolejny wspierający dołączył Włoska Siła. Witam cię serdecznie, dzięki za wsparcie. Hype Train sobie pomalutku jedzie, pociąg się jeszcze nie wykoleił, jest wszystko fajnie, pięknie i w porządku. Co tu się dzieje na magu? No moi drodzy, standardowo co się dzieje, może dzisiaj tak troszeczkę pozakręcamy, troszeczkę pokombinujemy, troszeczkę zrobimy alpejskich jakichś kombinacji. Zaczniemy standardowo od pupili 6,75. No i co ja tu mam biedny zrobić? Spróbować wjechać tym ogniem? No spróbujmy. Dużo dzisiaj przegrałem, ale tu widzę, że szykuje mi się kolejna porażka. No chyba, że nasz Chomp, który ma w sumie tylko 70 statystyk mniej na swojej głównej statystyce. No ale jak widzicie, jak ja gram zwiadowca na wojownik, to nagle wojownik robi bloki w większej ilości niż ja uniki, nie? To jest po prostu niesamowite. Jak ta gra potrafi zrobić bubę? No dobra, udało się, Jezu, ale to jest fajne, że taki wojownik nagle robi 3-4 bloki pod rząd, nie wiadomo skąd, nie? A mój wojownik nie umie. To jest zawsze fantastyczne. No moi drodzy, nakarmiliśmy naszego zębiszcze, cały i nakarmiony. Dzięki walkom oczywiście pupili, głównie, bo z misji. No nie głównie, bo jeszcze drugim aspektem było to, że wypadło 5 jeżynek z kalendarza, więc tak naprawdę on już 5 dostał z kalendarza, nie? Kilka z walk pupili, więc za dużo nam nie wypadało. Nie myślcie sobie, że Maciej taki bogaty i mu wypadło 9 jeżynek. Nie, nie, nie. To nie jest wcale tak, jak wam się wydaje. To jest Maciej i to są Maciejowe konta, więc one nie mają tutaj racji bytu, jeśli chodzi o pozytywne RNG. Na przykład wpadacie tutaj, kolejny dzień pod rząd, wrzuć przedmiot do magicznego kociołka 3 razy. Dzisiaj chcę rękawice, no a nasz magiczny kociołek wygląda tak, że mamy 6 slotów, które nam blokują itemy do awki, czyli te z bonusowymi runami jakieś ciekawszymi, czyli głównie 1% do expa. Papier toaletowy mam o tyle fajny, że jest i epic, i 1% do expa, więc nie muszę go podmieniać, natomiast nie mam ciągle żadnej runy na rękawicach, podobnie jak na druidzie. Natomiast reszta jako tako jest. Problem jest taki, że ciągle nie mam wieszaka. Jak widzicie, nic tutaj nie pokupujemy i nie pokombinujemy. Są rękawice, ale za 10 grzybów, sorry, to nie dla mnie. Coś tam mi wypadło, coś tam poubierałem, coś pomału przerzucamy te zwyklasy na epiki na tych naszych pachołach. Zaraz wam to pokazuję, gdzie co nam powypadało. Natomiast wiąże się to z tym, że mamy cały czas problem z rozmontowaniami i tu już kolejka na rozmontowanie na jutro jest na nowo ustawiona. To do rozmontowania, to do kibla i do rozmontowania. To byśmy chcieli Wiedźmie sprzedać, to byśmy chcieli Wiedźmie sprzedać. No i tyle generalnie jest z moich itemów, które mam i od mojego plecaka. Niby plecak 11 slotów, ale 6 zajętych odgórnie. No i generalnie nie ma co za bardzo tutaj klikać i to jest troszeczkę smutne. Jeśli chodzi o arenę, wyglądamy tak, że teraz zbieramy na Vipsita, czyli jeszcze sporo. Jest już 2 miliony run, w ofierze pół miliona, możliwe, że w ciągu dnia gdzieś tak się nazbiera pod milion, ile teraz dostaję co godzinę, 116 tysięcy. Czyli powiedzmy za 3 godziny bym miał 116 razy 3, to będzie 300, no prawie 340 tysięcy i 700, no ponad 800 tysięcy by było. Czyli powiedzmy byłoby prawie milion, prawie połowa tego co mamy, zrobimy reset w ciągu dnia, bo czekać tutaj ileś godzin na te vipsity to mi się nie chce. Za 2 godziny wbiję te vipsity i od razu można też zobaczyć co tutaj się nam zmieni, czyli klikamy i nagle 137 tysięcy run na godzinę będzie. Myślę, że reset da nam więcej, więc spokojnie poczekamy aż to się trochę ponabija, wgramy jakieś odcinki, nagramy i palniemy resety, Ok. Do kibla dzisiaj wrzuciłem już, bo pozbywałem się plecaka, czyli standardowo nie ma spuszczania, więc po prostu włączam kompa, chcę mieć plecak opróżniony, no to wrzucam do kibla, wrzucam do rozmontowania i mam trochę plecaka na działanie. Jeśli chodzi o wrzucenie do magicznego kociołka, no 3 rękawic nie mam. Jest jeszcze taka szansa, że znajdziemy gdzieś jakieś rękawice w kole fortuny i zaraz je spróbujemy tam odnaleźć. Pozdrawiamy Zedusa. Zedus nam udostępnił wczoraj ekwipunek, żebyśmy zrobili sobie i serduszko i pasek, także 2 itemy do klaserka nam Zedus dał. Dzięki Ci. No i podpowiedział nam 2 golasków, 111 i 123 poziom, więc jest super. Pozdrawiamy Zedusa. Możemy spokojnie już wyczyścić wiadomości. Zbiłem innego locha, moi drodzy. Ten loch mi dał chyba buty czy coś tam. Zobaczmy. No to już nie było jakoś super trudne, bo już zaczynam do tych lochów 200 plus sam aspirować, nie? Więc jak widzicie, siad, dobry krytyk i pac. Tylko ja te levele wbijam, a nie bardzo też zmieniam coś w moim ekwipunku, bo no nie oszukujmy się, ta klata 155, patrząc na czapkę 215, na buty 220, czy pasek 220, no to te pierścionek 118 nie brzmi dumnie. Te beryle, które ja mam na sobie, też już nie brzmią dumnie, bo no co to jest za beryl 150-150, czyli razem 306, jak ja już mam z wyklasy po 308, nie? Więc już te beryle też tracą wartość, które wykopaliśmy na pierwszej kopalni. Itemy tracą wartość. Generalnie mag zaczyna troszeczkę cuchnąć. I generalnie magowi wypadałoby odświeżenie trochę ekwipunku, bo ekwipunek ma no, dobrych już kilkanaście czy nawet 10 leveli, bo można by powiedzieć, że no to takie klaty z tymi berylami czy te pierścionki, to ja to zdobyłem, no nie oszukujmy się, dość dawno, To jest item ze 150 levela, nawet nie jest 150 level item, więc no wymaga trochę tutaj odświeżenia garderoba nasza, nie? Zabiliśmy Koniksa, moi drodzy, i to było ważne, bo dzisiaj był do zdobycia ten Koniks. Dzisiaj jest sobota, wy widzicie ten odcinek w niedzielę, on jest natomiast w sobotę nagrywany. Przypominam, jest dzienne obsunięcie. No i elegancko siadł mi ten Koniks i ja tego Koniksa już sobie dzisiaj złapałem. I sobie go nawet tam wykarmiłem raz tą śliwką, którą dostałem za zabicie Koniksa, więc spoko, nie? Jestem w itemach do awki, jestem w itemie do awki, 14 za milion. Jakaś czapka, szkoda, że nie rękawice. Myślę, że pójdziemy tutaj pod expa i mamy tu trochę klepsydr, więc sobie skrócimy. 7 za 600, 7 za 100, no to też nie jest... Chcę unikać tych itemowych questów z kilku powodów. Pierwszym powodem jest taki, że wolę dać sobie szansę na jedzenie, jak widzicie, bo wypadają 2 jedzenia. No i patrzcie, nie mogę zębika nakarmić. Jaka bieda. A druga jest taka, że nie chcę tych itemów, bo one mi trochę psują tutaj cały mój system gry. No dobra, weźmy tą misję i możemy dalej iść. Psują mi cały mój system gry, bo mam pełny plecak, nie? Więc jak nie muszę i widzę inną szansę, to nie biorę. A tak jak mówię, no ten wieszak mnie troluje i to strasznie, no nawet nic już nie możemy kupić, żeby tutaj spróbować porolować za tym wieszakiem, więc jest tutaj dziwnie. Jeśli chodzi tutaj o gabinet magii, miałem 2 potki na wytrzymałość, pamiętacie wspierający z wczorajszego odcinka, że kończyła mi się potka na wytrzymałość, więc 2 średnie sobie zafundowałem z gabinetu magii, wypadły, to czemu nie? Zawsze tak lepiej niż bez niczego. No i oczywiście w runach nic ciekawego nie ma. No i nie mam rękawic, no te rękawice mogłem rzucić, one mi nic nie dadzą, bo one są do rozmontowania tylko. Ale jakby mi gdzieś jakieś jeszcze jedne wypadły, to może bym jakieś spróbował jakoś zrobić tą akcję. Próbujemy bić wodza Mein Kampfa i są takie szanse, że szanse są. Zobaczcie, takie krytyki za 4 miliony, jak już wchodzą, to aż miło ucho cieszy, nie? Zaraz usłyszycie dźwięk kończącego się zadania na druidzie. Krytyk za 2 banieczki. To już są szanse, nie? O, to jakby był krytyk. Zobaczcie, krytyk za 4600. To już są szanse na wodza Mein Kampfa, nie? Zabiliśmy glutonię, to jestem ciekawy jak nam się to udało, tak w ogóle. Musiał grubo Maciej tutaj za kolem bojowym przysunąć. No, włoska potęga tutaj wykierował nam tą glutonię, końcówkę. Zabiłem grzybuna zębikiem, to też byłem fantastycznie zadowolony. Że widzicie, te odcinki cały czas wyglądają mniej więcej tak samo, czyli opowiadam co zrobiłem, kiedy zrobiłem, jak zrobiłem, co robię, po co robię. Kilka niespodzianek i tajemnic jeszcze trzymam w zanadrzu, bo nie chcę, żeby osoby, które własnego mózgu nie mają, a próbują kopiować wszystko, co się tylko da, miały też taktyki. No, od tego są specjalistami, żeby swoje taktyki mieć. Więc wszystkiego wam nie mówię. Wszyscy ci, którzy będą oglądać tę serię, będą wiedzieć na przykład, czemu nie przepieprzam, nie wydaję wszystkich grzybów, które mam. No bo nie. Bo zbieram na złotą ramkę, taka jest oficjalna wersja i takiej wersji się będę trzymał. No zobaczcie, blisko, no blisko. Tu jakbym miał te 80 tysięcy życia, to bym go zabił, no. No jest blisko, moi drodzy, jest blisko. Kończy nam się misyjka, tę sobie strzelimy. Podniesiemy sobie statystyki, walniemy sobie lochy na koniec, więc będzie fajnie. O, jabłuszko, jabłuszko to ja chętnie, bo jabłuszko to, jak widzicie, mój konik jest dzisiaj głodny. 10 za milion, 7 za 700, no dobra, jeśli chodzi o expa, to są porównywalne misje, ta sypie trochę lepszy system goldowy, nie? I grzybka dała, no i to się liczy, to się szanuje, 2 za 200. Ja tu już pójdziemy czysto w expa. Dobra, już pójdziemy czysto w expa. Obrona pupila to jest z dzisiaj, wygraliśmy pojedynek. Miałem tutaj pewne problemy, bo przecież nasz Kroks ma 1160 siły, a tamten Zębik, czy tam Siorb, tylko 700 z ręki, ale wiecie jak te walki. Obawy miałem, o tak powiem, obawy miałem, no Kiciur 10 to już nie jest żadna obawa. Kiciur 10 to już nie jest żadna obawa. Wróżka, Zębuszka, Szczerbatuszka to jest mag, więc tutaj nasz Barbar powinien wykierować troszeczkę dipsa, 300 tysięcy. 300 tysięcy bez krytyka, 250, no za dużo nie zrobił. Nasz Maguś, nie mamy zwoju na rękawice, więc nie możemy pierwsi atakować. Ojej. I nasza wróżka Zębuszka zaliczyła nam tutaj elegancko. Elegancki naszyjnik. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy dalej? Ostatnie 5 grzybków. Jazda. Co tu jest? Aha, przedni. Dobra. Tu nie ma misji szukania. Powiem wam, że mam problem z tymi jawkami, bo już się mieszam co na którym koncie, co mam. Dlatego nawet lubię część rzeczy robić tylko na odcinku. Bo później wiem, że po odcinku już mam wszystko skończone z tymi kontami i nie muszę nic pamiętać, nie? A weźmy tutaj tą misję, co? Niewiele mniej expa, ale 2 razy więcej golda. Weźmy tą misję, co? 3 za 80. O, nowa broń. Na zrękę to nawet nie patrzę. 10, 7 za... weźmy to. Miałem przeczucie, że jedzenie wypadnie. 10, 3... Weźmy tą i niech ona sobie leci. Niech ona sobie tu leci. Obrona pupila 07N. Co my tu mamy, że przegraliśmy? Ej, no nie żartujcie, że Dzinka 58 przegrała z Zębikiem 50, byłby to wstyd i dramat. No nie, czyli coś tam musiało być ukryte, jakiś kiciur albo dyniak. Kiciur 60, oj, to jednak jest za dużo dla naszej Dzinki. Kiciur 61 to jednak jest za dużo, moi kochani. To jest jednak przesada, to jest za dużo. Kolejna wyprawa Gildii Parada Kling, co tutaj za kolak zrobiła? Nic. Coś tu jakiś się zbugował Zakolak. Ożył. Zakolak jest mage'em z Demon Hunterem w jednym. Miał minus życia i ożył. Ach, szkoda, że zabrakło. No znowu włoska potęga tutaj na styk. Wyprawa zrobiona, więc już mamy 37 wypraw. Co, idziemy na następną? Kto to zarządził? Co to za psychopata zarządził? Ledwo tamtą wygraliśmy, że następną atakujemy. Kto to? Aha, ja, dobra. To nieważne. To widocznie jest jakaś część ukrytego planu, o którym zapomniałem. No i to jest walka, którą po prostu chciałbym zapomnieć, nie? 1180 z ręki na 900 z ręki, nie? 30, czyli mamy 250 z ręki więcej, 4 levele więcej i lepszego peta, nie? Bo 3 na 1. Co może pójść nie tak, moi drodzy? Myślę, że dużo rzeczy może pójść nie tak, na przykład to, że jego siorb będzie lepiej uniki robił i lepsze krytyki zapodawał, nie? No właśnie, to jest ta walka, o której chciałbym dzisiaj zapomnieć i po której rzuciłem 3 razy klawiaturą, myszką i wszystkim, co się da. Wieża przebrzydłe kaczątko. Jedzie Maguś Mariusz. Jakie kryty? 3 miliony, 402 miliony, 1 200 000, no i Kusia to musi skończyć, nie? No Kusia jakby tego nie skończyła, to byśmy ją zwolnili, rozebrali i kazali na golasa te lochy robić i z łapki, nie? Bo po co ją ubierać, wydawać pieniądze, jak ona by tego nie zrobiła? No, krytyk za 800, 300, 400, 400 i 1 200 000. Easy. I dostaliśmy rękawice dla wojownika. No i teraz jak przyjrzymy sobie nasze tutaj wyposażenie, tutaj się nam buduje kopalenka. Mamy tutaj kogoś do zaatakowania, mamy bełcika. Bełcik dobrą surkę daje, tu nic nie mamy. Dobra, tu też możemy gościa zciachnąć. Niech mo. Nie dostaliśmy nic fajnego, szkoda. 10 za 400, 14 za 1 300 000. To zadanie wyjdzie nam lepiej. 14 za... No, to zadanie wyjdzie nam lepiej. Bierzemy troszkę mniej expo, ale dużo więcej golda. To też jest pokłosie weekendu golda. Broń na szczęście nie wygląda najlepiej. Znaczy raczej powinna być lepsza od tej, którą mam. 958 średni dips. A, bo ja mam w ogóle na sobie tą broń, nie? Więc ta broń, którą mam na sobie, to jest ta, którą noszę, bo przecież nie mam wieszaka, więc 108 dipsa, ale tylko pod szczęście to nie. 7 za 400, 14 za 300. Nie chcę tych itemowych rzeczy. Aczkolwiek tutaj jest 700 000 golda, tutaj tylko 900. To lepiej już wziąć tą klatę i ją sprzedać, nie? Ale z tego mi może wypaść jedzenie, więc dobra. Nie wypadło. 7 za 100, 3 za to... No dobra, bierzemy tą misyjkę i jedziemy dalej ogarniać. Co dzisiaj ogarniamy? No ogarniamy złodzieja. Siemano, złodziej. Przyszedłem do ciebie coś wygrać. No, jest event golda, więc no musimy to zrobić. Musimy to zrobić i gra nas oczywiście spaniszowała. Za to, że chcieliśmy sobie coś wygrać, to gra nas spaniszowała, to muszą iść dusze. No widzicie, wtedy jakbym wybrał duszę, to pewnie też bym wygrał. Psiu? Wszystkiego porówno. Powiem wam, że zacznę nazywać te odcinki wszystkie moje jak pech to pech. Tak po prostu, każdy jeden odcinek będę nazywał jak pech to pech część pierwsza, jak pech to pech część druga i jak pech to pech część 2395, nie? Bo generalnie te odcinki należałoby tak nazwać, jak pech to pech. Dobra, 60 000 golda, masakryczne wartości. Kryształ. No i pomyślcie sobie, gdyby nie to razy 5, ile by tam było, nie? Po prostu majątek, życie na nowo se można ułożyć, nie? Pff, to psydra. Jakoś nie wierzę w te monety. No, generalnie w nic nie powinienem wierzyć, bo jak pech to pech, nie? Dusze. No może następnym. Może kiedy indziej, może w innym życiu, może w innej grze, może nie wiem... Z innymi skryptami Playa Games, nie mam pojęcia, ale na pewno nie tym razem, masz rację. Tym razem to jest jak pech to pech. Masz rację, złodzieju, jak pech to pech. No dobra, coś tam nawet wygraliśmy, no nie jest źle. Trochę klepsydr straciłem, ale generalnie nie jest źle, coś tam wygraliśmy. Naprawdę, mogło być gorzej, nie? Mogło być gorzej. Nie wypadły nam żadne rękawice, jest spoko. Nic nie mówię, mogło być dużo gorzej, tak? Nie oszukujmy się. Jakiś tam kryształ wypadł, jakaś tam dusza wypadła, jakieś tam badziewne monety, jedne, ale coś tam jest. 68+, plus. Kogo my dzisiaj bijemy? 68+, plus, to jeszcze będzie ten nasz Hulmiko Hulhulhuljonen. On jest dalej 68+. Plus. No, my mamy już lepszego Władka, więc teraz on nam nie podskoczy, bo ja już tutaj Władysława przygotowywałem na co najmniej 72, ma 74, czyli Hulmiko Hulhulhuljonen. Jutro jest 73+, plus, czyli no... Stary, na jutro już nam nie będziesz służył. Na jutro musimy sobie wymyśleć jakiegoś Gerixa, szykować się już do Mefiu, ale to będziemy już jutro myśleć. Myślę, że Gerixa najpierw spróbujemy sklepać 900-700 statystyki. Nasz Władek ma 600. No, to jeszcze nie jest za bogato z tym Władkiem naszym. O, jabłuszko. Jabłuszko dla Ponika Konika. Proszę bardzo, Poniku Koniku. Jedz. Jedzcie i dzielcie się jedzeniem. Buty, to nie jest do kociołka, tak? Nie, bo to rękawice są do kociołka, okej. Okay. Dobra, 700 za 600, 14 za 500, zróbmy tą... 7 za 400, 3 za 300, jest brońka pod wytrzymałość. To 18 dipta, 601 1335, czyli troszkę nawet lepszy rozrzut. Beryla można by było wyciągnąć jeszcze ostatecznie. Przy czym straciłbym trochę inty, a zyskał trochę wytrzymałości. Pytanie, czy ja bym to chciał? Pytanie, czy ja bym to chciał? To jest trudne pytanie, czy ja bym to chciał? Kurczę. To jest naprawdę trudne pytanie. Czy ja bym to chciał? Powinienem generalnie to chcieć. 118 dipsa, dobry rozrzut, pod wytrzymałość. Gdybym miał gem na intę, to by w ogóle, wiecie, no załóżmy na chwilę to, żebyśmy mieli pojęcie, o czym mówimy, nie? Bo mówimy o tym, że stracimy trochę inty, której mamy, już wam pokazuję ile, której mamy 7500, stracimy trochę inty, żeby podnieść wytrzymałość, będziemy jeszcze bardziej tank mage'em, ale będziemy mieli dużo, dużo lepszy damage. Czy ja jestem w stanie wyjąć ten gem, stać mnie, no to robimy to, moi drodzy, no to nie ma bata, musimy wziąć tą broń, jeżeli ona jest z dobrą statą, czyli z wytrzymałością, podnosi nam dipsa, no stracimy trochę tej inty, no ale to jest dla nas dość spory boost, może generalnie zobaczmy sobie, 680 tysięcy dipsa i 2900 życia, 680 i 2900, odzysk klejnotu, no jeszcze odzyskujemy, 609, to mamy 720 dipsa i 3 miliony 100, czyli dips urósł. I mimo wszystko HP urosło, więc zabranie tej inty nam za dużo nie zepsuło sytuacji. Możemy jeszcze tą broń podnieść z powrotem na 4, tak jak była poprzednia podniesiona. I jeszcze to nam podniesie tą naszą wytrzymałość. Jesteśmy typowy tank mage, 7000 inty, 6000 wytrzymałości. No ale no życie jak w Madrycie. Czekajcie, tylko teraz musimy odwrócić. Nie ma wieszaka, to jest to naprawdę uciążliwe. Szczególnie jak gracie i robicie te 10 ataków, nie? I leci awka, trzeba wrzucić wszystkie itemy z powrotem, zrobić atak, no masakra. 3 za 70, 10 za 900, 7 za 500, to są ostatnie grzybki chyba, tak? Tak. Więc musimy szykować się pod tą ostatnią krótką misję. 10 za 900, 7 za 500, zróbmy 7 za 500. Liczmy, że to będzie jakaś krótka misja, jest, dobra. To musimy brać tą, tu nie ma opcji. Bo to są 9 za 700, a tu jest 7 za 400, więc jeżeli dostaniemy krótką misję na co najmniej 420 tysięcy expa, to jest dobrze, nie? A raczej dostaniemy, bo dostaniemy jakąś grubą. No, widzicie, 2 za 900 tysięcy expa, więc warto. Warto było taki numer zrobić, tym bardziej, że teraz będziemy dalej robić sobie... No kolejne rzeczy tutaj, nie? Możemy zrobić sobie walkę pupili chyba już w tej chwili, dokładnie tak. O, a co my tu mamy? Zębik 62, a nasz zębik jest jaki? 63, to będzie ciekawe. Nasz zębik ma tylko 16 statystyk więcej, to jest ciekawe. Pełne total RNG, jak widzicie, RNG nas dymie i to od samego początku. Gościa narobił już więcej bloków w tej walce niż ja dzisiaj przez cały dzień. No, teraz mój zębik nadrabia, tylko mój zębik nie robi krytyków. No teraz jakby kryta zasunął. Kto zrobi pierwszego kryta, ten raczej wygra. Tak. Uff. No było blisko, moi kochani, było blisko. Tym razem RNG Gat lekko po naszej stronie. Aha, nie mogę nic nakarmić tego mojego zębiszcza. Nie mogę, czyli to będzie na jutro dla zębiszcza. Coś jeszcze dostaniemy, jakieś jedzonko? Nie dostaniemy. 10 grzybków wypite. No, czyli tak, złodzieja ograliśmy, w kiblu byliśmy, karczmę skończyliśmy, plakatu nie zrobimy w takim razie, bo nie mam 3 rękawic i ich nie wymyślę. Możemy spokojnie tutaj sobie ustawić wartę do 23 już, bo nas ona nie interesuje. Przemienić sobie ciuchy z powrotem na te, w których chodzimy. Piękne te ciuchy mamy, nie? Jakieś rękawice zwykłe. Broń zwykła, no broń zwykła. Ta akurat jest spoko, bo dopiero ją dostaliśmy, więc jesteśmy szczęśliwi, 10 ataków mam zrobionych, przetestujmy nową broń na jakimś lochu. Mamy tutaj loch po naszą tarczę, sprawdźmy go. Na nowej broni 1 300 000. Oj. Kiedy wojownik bije was za 1 300 000, a wy go za 700 000 magiem, to jest smutne. To jest smutne. To jest smutne, dobra. Rozmontowania mamy zrobione, do Wiedźmy mam niby te rękawice, ale na razie niech one sobie leżą tutaj. Zobaczmy, co dalej mamy. Nieodebrany mamy wehikuł, to sobie go odbierzemy. Na razie nie ma sensu tego zbierać, tym bardziej, że będziemy go jeszcze podnosić. I dopiero później będziemy zbierać. Tam, czy go odbiorę na 200 levelu, czy na 230, to jest naprawdę niewielka różnica. Można by to było zbierać, ale ja wolę mieć tutaj pocztę czystą. Jak widzicie, poczta nam tutaj dzięki temu podpowiada wiele rzeczy, że na przykład nasz zębik powinien tutaj zrobić... Ale Dipsa zrobił zębik! Krytyka zasunął! 16 koła żeśmy wybili. To gruby zębik. To gruby zębik, chłopaki. Chłopaki i dziołchy. Chłopcy i dziewczęta. Gruby zębik poszedł. Dobra, co my teraz w ogóle powinniśmy bić? Ja powinienem się szykować tutaj, żeby dzyńką Rasłońca w niedzielę, czyli jutro łapać, ale mam pewnego rodzaju problem, że dzinka, żeby biła Rasłońca, to na 60 poziomie, na którym ją mamy, to ma troszkę małe szanse. Te szanse zaczynają się pojawiać przy 61. No, przy 61, przy 62 to już są trochę większe szanse. Więc przydałoby się nam z koła jakąś tam... No, takie same? No, ale jaja, co? Jedno jedzenie nic nie zmienia, to przy 63 dopiero się pojawi większa szansa. Tak, a generalnie najlepiej by było mieć ją na 64, to byłaby, myślę, że to już rośnie tam pod 10%. Tak jest. Więc generalnie najlepiej by było, jakby nam wypadło 2 razy cytryna z koła, ale nie oszukujmy się. Nie mamy na to żadnych szans. Nie mamy na to żadnych szans. Kryształ, duszę, expik. O, 3,5 miliona złota to dobrze, czapka to bardzo źle. Czapka to bardzo źle. Czapka to jest bardzo złe. No ten nasior za 100 000 po prostu pogonimy. I będziemy tą czapkę za 270 trzymać, tylko dowiedźmy na razie. No, dajcie ze spokój z tymi złomami, no. No już zobaczcie, 4 itemy na jutro do rozmontowania bym miał, nie? Jeszcze się dzień nie skończył, jeszcze się dzień nie zaczął. Ja gdzieś coś mogę jeszcze skitrać? No mogę ten pierścionek tu skitrać na chwilę, dobra, skitrajmy go, nie? Próbujemy wykorzystać wszystko, co się da, nie? Ale jakby wypadły 2 razy rękawice, to, no, to by było fajnie, ale nie. No są 3 grzybki jakieś, dobrze, jakieś dusze. No tak szczerze, jakbym miał ocenić to koło, to takie 0 na 0, nie? Dzisiaj. Jedne owoce i to w sumie nie takie, na które czekałem, tak? 3 grzybki, więc takie koło to... Bądźmy szczerzy, szału nie robi. Bądźmy szczerzy, szału nie robi. Tak jak mam być szczery. To szału nie robi. Dobra, Wixi 225. Szału nie zrobiło to koło, nie? Dobra, co my tu mamy? Zaklęte przedmioty, no to nic nie zaklniemy, bo nic nie mamy do zaklinania, nie? Exp z czapki mi nie jest potrzebny, bo mam czapkę, którą zakładam i ona jest tutaj zbufowana. Więc zakląć nic nie muszę. Plakatu nie zrobię. Zarządzamy areną i karmienie petów i portale. Dobra. Karmienia petów nie zrobimy, bo nie mamy już co karmić, tak? Bo zębik nie przyjmuje już pokarmu. Więc zostało nam wydać nasze 20 milionów. No i nasze 20 milionów generalnie wydamy na bank, głównie w inteligencję. I to tak głównie, jak widzicie, no bo no, nie możemy być takim super tank mage'em, który w ogóle jest mało inteligentny. Musimy mieć trochę tej inteligencji w zanadrzu. Hapsa mamy wystarczająco dużo. Możemy trochę pomyśleć o krytyku. Krytyk. Szczęście, które będzie nas kosztować tyle co Haps. To dobry mage, co? To dobry mage. A zrobimy to specjalnie, moi drodzy. Zrobimy to specjalnie. Zrobimy, że szczęście jest droższe niż wytrzymałość. Widzicie to? Widzicie to jaki noob? Ale z niego noob. Ale z niego noob. Krytyka podniósł za cenę wyższą niż wytrzymałość. Zobaczcie teraz, kurde, płacę za Intę 3 razy tyle, co za wytrzymałość. Dramat. Podnieśmy jej trochę. Żeby nie było. Może tak dziadowsko robimy. Dobra, zostawmy sobie te 600 000. W porządku. 600 000 mamy zostawione. Mamy 7200 Inty, 600 wytrzymałości i ruszamy na portal gildii. Siemano, rzeźniku. 2 miliony, milion, 1 200 000, 1 100 000, 1 700 000, 1 700 000, 4 700. U baby, to za 4 700 to było grube. 13 400. A ten już enteruje, psychopata. Kupił sobie już grzybki, to jest psychopata. Zacząłem go doganiać i to już sobie kupił następny pakiet, żeby uciekać. No ci ludzie, te kocury to są niezłe. To takie z nich kocury, że ach, zabrać grzyby i normalnie, jak ja to zawsze mówię, zabrać grzyby tym kocurom. 40 level na krowie by wbił po 5 latach, to max. Max, moi drodzy, te kocury udawane. 40 level na krowie, 5 lat byś wbijał, człowieku. To jest pewne. To jest pewne. Zabrać grzyby tym nubom. Dobra, moi drodzy. Nie róbmy sobie już jaj, bo ktoś jeszcze pomyśli, że to tak naprawdę myślę. A ja przecież Boćka lubię, a że jest nobem, no to przecież nie jego wina, nie? To przecież nie jego wina. 2 miliony krytyk. No, raczej nie zabijemy tego portalu. Na pewno nie z takim podejściem damage'owym, o Jezu. No ten portal to będziemy tłuc dość długo z tego, co widzę. I to tak, nie oszukujmy się, bardzo, bardzo długo. Kilka dni. Jeżeli nic się nie zmieni w naszym tutaj systemie życiowym, to są 2 dni niewyjęte z życia. Dobra, co my tu mamy z pupilami? Co my w ogóle chcemy bić i w jakim celu? To wiemy już, że to jest marne szanse, czyli 0. Więc dzisiaj nie ma szans tego klikać. Można próbować już pod wtorek coś klikać. To jeszcze troszkę za nisko. To można by próbować pod poniedziałek już rybzorka klikać, to. Pod poniedziałek jest bliżej niż pod wtorek, nie? Więc spróbujmy rybzorka klikać. 63, czy my mamy szansę naszego rybzorka zabić naszym zębikiem? O Boże. Jakieś na pewno mamy. O Jezu, ale nie tak. Nie no, tak to nie no. Tak to nie mamy szans. Tak to nie mamy szans. A jakie mamy szanse z nową bronią na woda Mike Ifa? Na kupę gówna. 1 600 000, 800 000, 700 000. No to nie tak miało wyglądać. To nie tak miały wyglądać te krytyki. To nie on miał tyle tych krytyków robić, tylko my i trochę lepsze, więc no... Wygląda jak wygląda ta sytuacja z Mein Kampfem. No i teraz, no... To jest właśnie ten mój smutny żywot, nie? Nie mam wieszaka, więc zapchane pół plecaka. To jutro do rozmontowania wszystko. Czyli to na kibel pójdzie i 4 itemy do rozmontowania, nie? 5. jako taki się na pewno znajdzie. No i czapka do sprzedania, jak gdyby wiedźma chciała czapkę. No i co ja mam klikać na tym magu, powiedzcie mi. Mógłbym spokojnie kliknąć parę wież. Mógłbym spokojnie kliknąć dużo tornad, bo zobaczcie, no 180 level tornad, więc mógłbym tu spokojnie przeklikać 50 tornad na to minimum. Mamy strefę mroku, która też już czeka na nas. No ale no co ja zrobię? Nie mam gdzie tych itemów chować. Musiałbym mieć rozmontowanie tych złomów, które tutaj mam. Jak mi wypadną jakieś nowe itemy, a nie mam miejsca. No w plecaku miejsca też nie mam, no więc będę klikał sobie tego woda Mein Kampfa. No asterosy zrobiliśmy. Woda Mein Kampfa może padnie, ale przynajmniej ma szansę, że nie wypadnie epik. Oczywiście chciałbym, żeby wypadł epik, to więcej epików do kibla, nie? No ale jak nie wypadnie, to przynajmniej będę mógł sobie dalej klikać. A poza tym on ma najmniejsze z tego wszystkiego, co naokoło mamy, czyli z wieży, z tornada i ze strefy mroku. On ma najmniejsze szanse, że padnie, więc no jest to dla nas najlepsza rzecz do klikania, bo wiemy, że ma najmniejsze szanse, że padnie, więc możemy go sobie klikać, tak? Bo tam jak nam coś padnie, zapcha nam plecak, to po klikaniu, tak? No a tutaj jak nam wpadnie, to przynajmniej mamy radochę, że zabiliśmy coś trudnego, nie? Więc dramaty bez tego wieszaka są ciągle dramaty. Jak wygląda tutaj sytuacja generalnie? Podziemia. Wbijamy się do top 200. Podoba mi się to. Pupile top 700. W graczach 1200, więc jesteśmy trochę za wysoko w pupilach. Skoro jesteśmy wyżej, dużo wyżej niż w graczach, to trochę za wysoko będziemy dostawać za mocnych graczy. Gildia top 30 cały czas się trzyma, więc jest fajnie i sympatycznie. No w twierdzach 1000, więc tak. No to akurat wiecie, ten ranking akurat jest guzik warty, bo on nic nie pokazuje. No i w podziemiach top 200, więc wygląda to nieźle. Moi drodzy, najważniejsze jest to, że Maguś bił 200 level. No i będzie się teraz tutaj niepokoił. Możemy sobie podnieść jeszcze tam ze parę wytrzymałek. Nie ma tutaj z tym paniki. Będziemy się troszeczkę tutaj bujać teraz. Co my tu jeszcze w ogóle? Możemy sobie jakiś item podnieść. Na przykład ten nowy papier toaletowy na 5 i już nic nie możemy podnieść. Wydaliśmy wszystko. Czy wszystko wydaliśmy? No nie, złom wydaliśmy, bo odłamków mamy jeszcze dużo. Dzięki temu, że dbamy o te epiki i nie raszujemy tych lochów, to mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo kryształu tutaj. Bardzo, bardzo dużo kryształów i ubierania tutaj. No ale chciałbym w końcu dostać ten wieszak, żeby móc zacząć to klikać, a nie czekać i się zastanawiać, kiedy to nastąpi i trzymać te epiki, te itemy tutaj. Ale to tyle, moi drodzy. Dzięki Wam serdeczne. Blisko już top 1000 się tutaj wbijamy, więc jest coraz lepiej. Nasz mag zdobywa coraz więcej mocy. A tego Mein Kampfa ja z tą nową bronią spokojnie do jutrzejszego odcinka przeklikam. Nie ma tutaj żadnej paniki z tym, więc jutro raczej zobaczycie wspaniałą próbę, jak go zabijamy. To tyle. Dzięki Wam serdecznie. Trzymajcie się. Siemano i pa pa.